Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. Podpisywać będziemy umowę, gdzie miasto Łomża przeżyje o tej idei całej, powie zapewne pan prezes Dawidowski. Jako jedyne miasto w województwie podlaskim podejmuje się realizacji tego znakomitego programu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Albowiem stroną, wprawdzie dzisiaj pan Zbigniew Boniek nie uczestniczy w podpisaniu, ale te trzy egzemplarze, które podpiszemy dzisiaj tej umowy, trafi również na biurko pana prezesa Zbigniewa Bońka, bo w ten czas będzie to dopełnienie tej naszej umowy. Podjąłem decyzję z radością, powiedziałbym, gdyż Akademia tych Młodych Orłów to nie klub sportowy. Ona będzie funkcjonować absolutnie poza klubem sportowym, poza klubem ŁKS-u. Te sześć grup, określone jako pierwsza, najmłodsza grupa skrzat w wieku 6-7 lat, Żak młodszy 8-9 lat i Orlik młodszy 10-11 lat. Te dzieci, jeżeli mogę tak określić, bo przecież to są dzieci jeszcze, nie mają żadnej przynależności klubowej. To nie są zawodnicy zrzeszeni w żadnym klubie. Wprawdzie ŁKS jest tutaj partnerem, ale główna idea to jest szkolenie tych trzech grup. Oczywiście mogą brać, jak żeśmy dyskutowali nad projektem umowy, ewentualnie udział w innych rozgrywkach, ale to już jest poza akademią. Mogą w klubie, jeżeli taka grupa klubowa powstanie, to rzeczywiście klub może korzystać z tej młodzieży. Ale ta młodzież przede wszystkim ma za zadanie poznać od najmłodszego arkana piłki nożnej i przygotowywać się właśnie do kolejnych już etapów. Jak państwo wiecie, jakbyśmy czytali na przykład taki cały system, który powstał na Zachodzie, w Niemczech, nie tylko w Niemczech, w Holandii i tak dalej, właśnie od tego wieku rozpoczyna się praca z młodymi talentami, którzy w przyszłości wyrastają na liderów w swoich klubach i trafiają do reprezentacji poszczególnych krajów. Dlatego ogromnie się cieszę, że Łomża znalazła się w tym gronie i chcę państwa poinformować, że treningi będą odbywały się na Orliku przy pierwszym liceum ogólnokształcącym, stąd udział pana dyrektora Jerzego Łuby. Natomiast w okresie zimowym będą korzystali również z jednej z sal gimnastycznych przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. Nasz koszt to jest utrzymanie Orlika, to jest utrzymanie hali, to jest również zatrudnienie dwóch asystentów. I praktycznie z naszej strony to wszystko. Pozostała część, sprzęt, ubiory i tak dalej, pokrywa Polski Związek Piłki Nożnej. Jest to jedyna taka umowa na terenie województwa podlaskiego, ponieważ ideą Polskiego Związku Piłki Nożnej jest zakładanie Akademii Młodych Orłów w miastach wojewódzkich. Poza tym, że trzeba spełnić nie tylko warunki i bazy sportowej, ale również zabezpieczyć młodzież, zabezpieczyć wiele innych spraw. W naszym województwie takie warunki spełniają trzy miejscowości. Siedziba, stolica Podlasia, Białystok, miasto Łomża i miasto Suwałki. Mimo że związek podjął uchwałę i nakładał na nas jakby obowiązek założenia takiej akademii w mieście wojewódzkim, niemniej zarząd Podlaskiego Związku Piłki Nożnej na czele ze mną, przy ogromnym wkładzie pana prezesa Jarka Kuleszy, chcę tu dodać, że pan Jarosław jest członkiem zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, przekonywał mnie i kolegów, że warto by było to zrobić
w Łomży, ponieważ Łomża spełnia warunki, ma młodzież i chce. Poza tym w Białymstoku jest sporo szkółek prywatnych talentów, jest Akademia przy Jagiellonii, więc tworzenie następnej Akademii Młodych Chorów mijałoby się trochę to z ceną, bo byśmy sobie wyrywali tych chłopców zdolniejszych, przeciągali może w tej lepiej czy w dół. Natomiast Łomża nie ma takiego problemu i myślę, że ta właśnie Akademia Młodych Chorów tu będzie bardzo dobrze funkcjonować, tym bardziej, że jestem przekonany, że trener, koordynator całego właśnie przedsięwzięcia, kolega Sławek Stanisławski ma ogromne doświadczenie, ma wyniki w wychowaniu młodzieży, a przede wszystkim posiada ku temu odpowiednie kwalifikacje trenerskie, bo to jest podstawa. Więc na pewno jest głęboko zagłębiony w ideę tego i w jaki sposób to ma funkcjonować. Po rozmowach z nami wyraził zgodę, ja cieszę się, że Sławek wyraził zgodę, że to będzie bardzo dobrze funkcjonować, tym bardziej, że dyrekcja szkoły jest też tym mocno zainteresowana. Mam nadzieję, że ta akademia spełni swoją rolę i ta młodzież łomżyńska najbardziej zdolna będzie trafiać i będziemy mieli z niej pociechę. Otrzymałem propozycję prowadzenia jako trener, koordynator AMO Akademii Młodych Chorów. No cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, że z tego tytułu byłem bardzo szczęśliwy, tak? W pewnym sensie jakby po części spełniły się moje marzenia. Ja zawsze mówiłem o tym, wyjeżdżając gdziekolwiek, słuchając po prostu, gdzie na zachodzie odbywałem staże, słyszałem zawsze jedno, że brak jest szkolenia w Polsce, tak? Brak jest systemu szkolenia w Polsce. Dzisiaj zostało zrobione, została powołana Akademia Młodych Chorów, która ma ten system ujednolicić, gdzie wszyscy trenerzy mają mieć za wzór pracę z młodymi ludźmi, gdzie w kilku miastach w Polsce będą wszyscy pracować jednakowo. Więc myślę, że to jest dla nas i dla mnie też zdobycie jakby, można powiedzieć, dalszej wiedzy też, ale podniesienie umiejętności tych poszczególnych zawodników. Ta akademia ma za zadanie jakby pracę z tymi najlepszymi, tak? Oni mają tutaj być otoczone opieką w postaci trzech, czterech trenerów na zajęciach, tak? Stworzenie tych grup, stworzenie takiej, można powiedzieć, pracy na poziomie profesjonalnym, jeżeli chodzi o młodzież. Nie jest to konkurencja ani dla młodego ŁKS-u, nie jest to konkurencja dla innych klubów, jest to, można powiedzieć, zwiększenie pracy i podniesienie jakości pracy z młodymi piłkarzami. Natomiast co do dalszych jakichś takich, to tutaj powiedział pan prezydent, tak, my nie chcemy zabierać zawodników z klubu i nie będziemy tego robić, ponieważ oni mogą jakby na co dzień uczestniczyć w rozgrywkach, dalej grać w rozgrywkach swoich macierzystych klubów, tak? My oczekujemy tego, że te kluby, które mają te, posiadają wyróżniających się zawodników, będziemy starali się z nimi rozmawiać, będziemy starali się stworzyć, żeby ci najlepsi mogli zawodnicy trenować w małych grupach, tak jak tutaj jest 16-osobowych i być razem z sobą na tych zajęciach 2-3 razy w tygodniu poprzez pracę, poprzez ustalenie systemu, poprzez ustalenie systemu szkolenia, w jaki sposób mają to robić, tak? Ja myślę, że to są takie najważniejsze sprawy, tak? Tutaj padło pytanie, nie jest akademia zamknięta dla dziewczynek. Do tej akademii mogą wstępować też dziewczyny, tak? I wiadomo jest to, że dzisiaj najważniejsze sprawą będzie jakby testy, tak? Każdy zawodnik, testy są jednakowe dla wszystkich zespołów, dla wszystkich zawodników, we wszystkich miastach są jednakowe. Więc proszę sobie wyobrazić coś takiego. Za 3-4 miesiące spotykamy się, robimy testy dla tych zawodników, którzy trenują tutaj w tej naszej akademii i mamy możliwość jakby poprzez te jednolite testy sprawdzić, jak to wygląda w innych 15 miastach, tak? Jak my pracujemy, tak? Jak pracują zawodnicy, jakie podnoszą umiejętności. Więc to wszystko to jest cały czas będzie monitorowane. Oprócz tego, że ten plan pracy ma być ustalony nie na zasadzie improwizacji, tak, tylko z zalecenia poprzez opracowany przez ludzi, którzy naprawdę do tego podeszli w sposób profesjonalny, którzy ustalili zasady tego funkcjonowania i tak dalej. Więc tutaj to jest, to można powiedzieć, nie ma na dzień dzisiejszy jakichś przeciwwskazań, ale z czegoś też nie ma, co można by powiedzieć, że nie ma to sensu, to ma wszystko bardzo wielki sens, tak. I tutaj chwała dla pana prezydenta i dla wszystkich, którzy tutaj są, którzy chcieli pomóc, żeby akurat tutaj w Łomży mogła powstać Akademia Młodych Chorów. Ja mam tyle, jeżeli są jakieś pytania. Techniczne, kiedy zapisy, jak, w jaki sposób
Tak, to jest na pewno strona organizacyjna, marketingowa będzie wszędzie, tak? To zostanie podniesione do takiego, żeby zanim powstanie pierwsze zajęcia, czyli pierwszy ten nabór, pierwsze testy, tak? Na pewno za pomocą waszych tutaj portali, za pomocą wszystkich środków masowego przekazu będziemy starali się taką informację przekazać i powiedzieć o tym pierwszym naborze, tak? No tutaj w założeniach jest, że wszystko musi ruszyć w październiku, tak? Wszystkie akademie powinny w całej Polsce ruszyć w październiku, więc myślę, że tutaj temat i termin zostanie ustalony przez Polski Związek Piłki Nożnej. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A.